Chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich na uroczystości szkaplerzne do naszego sanktuarium. Rozpoczniemy je nowenną od 7 do 15 lipca. Msza święta z modlitwami nowenny codziennie o godzinie 18, a w niedzielę o godzinie 11. Kazania będzie głosił brat doktor Piotr Zerzucha, wykładowca na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Z 15 na 16 lipca odbędzie się tradycyjna noc czuwania, którą poprowadzi ojciec Jacek Pawlikowski, konwentualny naszego klasztoru tutaj w Czernej. 16 lipca o godzinie 11 będzie uroczysta msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Damiana Muskusa, biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej. Msze święte będą według porządku niedzielnego. Na każdej mszy świętej będzie można przyjąć szkaplerz święty. 20 lipca serdecznie zapraszamy na zjazd rodziny szkaplerznej. Wszyscy, którzy noszą szkaplerz święty, są zaproszeni. Nieważne, czy są w świeckim zakonie, czy są w bractwie, czy po prostu noszą szkaplerz. Serdecznie was wszystkich zapraszamy na sobotę 20 lipca tutaj do Czernej. Rozpoczniemy nasze spotkanie już o godzinie 9.30. W programie będzie konferencja. O godzinie 11 będzie msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Jana Piotrowskiego, ordynariusza diecezji kieleckiej. Będzie także możliwość uroczystego przyjęcia szkaplerza świętego. Będzie nam towarzyszyć tutaj nasza diakonia muzyczna. Spotkanie zakończy się około godziny 16. Wszystkie uroczystości szkaplerzne zakończymy w niedzielę 21 lipca uroczystym odpustem ku czci świętego Eliasza, patrona naszego Kościoła. Serdecznie jeszcze raz wszystkich was gorąco zapraszam.